Hej, dzień dobry. Ja się nazywam Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiedźmim Lesie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam co nieco o ceropegii Woody i ukorzenianiu, tak właściwie ceropegii Woody i rozmnażaniu. Tutaj widzicie, jaka krótka moja ceropegia została 14 lutego, kiedy to postanowiłam ją skrócić. Tutaj macie fragment, który ucięłam. Ceropegia miała prawie 2 metry, tam końcówka jest zwinięta. Dobrze, zacznijmy od tego, że potrzebne nam będą czyste, zdezynfekowane nożyczki. Postanowiłam, że wybiorę kilka metod. Widzicie, mamy wodę, mamy ziemię, podłoże, mamy mech z bagnum i na końcu mamy pumeks. Zamiast pumeksu możemy użyć również perlitu. Oczywiście wszystkie podłoża trzeba zrosić, żeby trzymały wodę. Mam też przygotowany większy pojemnik, bo jak widzicie, tej ceropegii mam całkiem sporo. Dobra, zaczynając. Postanowiłam, że zacznę od tego, żeby przygotować fragmenty do wody i do wody będziemy dawać długie pędy. Długie pędy, których po prostu pozbawimy kilku listków na 2-3 pierwszych węzłach. Jeżeli nie wiecie, czym są węzły, to bardzo zapraszam do mojego ostatniego filmu dotyczącego budowy roślin, który podlinkuję Wam w opisie. I takich pędów przygotowałam sobie bodajże 6. I tak przygotowane pędy częścią bezlistną umieszczamy w naszym pojemniku z wodą. Drugą metodą, którą chciałam Wam dzisiaj przedstawić, jest tak zwana metoda motylkowa. Tak jak widzicie na filmie, odcinamy pojedynczy węzeł i umieszczamy w miejscu, w którym będzie się ukorzeniać. I tutaj zarówno podłożem może być ziemia, jak i sfagnum, jak i perlit, czy też pumeks, który mam naszykowany. W każdym z pojemników znajdzie się 5 takich pojedynczych węzłów. One będą szczelnie zamknięte po to, żeby utrzymać wysoką wilgotność, bo przy wysokiej wilgotności łatwiej będzie im wypuścić korzenie i nowe pędy, rozpocząć wzrost. I tak przygotowane sadzonki będą stały na moim regale pod lampami. Sadzonki, które są w wodzie, czyli całe pędy, będą również stały pod lampami z tą różnicą, że im nie zapewni wysokiej wilgotności, aż tak, znaczy wilgotność nadal będzie wysoka, będzie to około 60-70% u mnie na regale, natomiast nie będzie ona tak wysoka jak u tych sadzonek, które są przygotowane metodą motylkową. Jeżeli chodzi o wietrzenie tych sadzonek, to będę to robiła, robiłam to tak właściwie mniej więcej raz w tygodniu, tylko po to, żeby zajrzeć, co tam się w środku dzieje. Miałam ogólnie w planach dawać Wam update'y raz w tygodniu, co tydzień i mówić, którym co się wypuściło szybciej. Ostatecznie mi to nie wyszło, więc będziecie mieli tylko finalny efekt, ale myślę, że wnioski, które tam usłyszycie, i tak dadzą do myślenia. Dokładnie taki sam sposób, czyli metodą motylkową przygotowałam całą resztę ceropegii, która mi została. Oczywiście pozbyłam się po prostu tych węzłów, które były słabe i które raczej by zgniły, a nie urosły. I powoli wypełniam pudełko większe z ziemią. Jeżeli chodzi o ten pojemnik, w którym to zrobiłam, jest to opakowanie po czekoladkach i ono ma również pokrywkę. Dlatego je wybrałam, bo jest niskie, nadaje się do wzrostu. I dzięki temu, że ma przeźroczystą pokrywkę, pozwoli mi utrzymać wysoką wilgotność i jednocześnie zapewni stały dostęp światła do tych naszych pociętych ceropegii. Tak jak widzicie, teraz pojemniki stały zakrywane, a jeżeli chodzi o te mniejsze pojemniki, są to pojemniki, w których przyszły do mnie rośliny akwariowe z hodowli tkankowej i zostały po prostu pojemniki ponownie wykorzystane. No dobrze, moi drodzy, mamy 18 marca, minęły 4,5 tygodnia, czas na efekty. Jak widzicie, moje cotygodniowe dawanie relacji nie podziałało. Jeżeli chodzi o fragmenty, które były w szkle i w wodzie, to one rzeczywiście zaczęły rosnąć, fajne liście się pojawiły, natomiast korzenie też są, no i są całkiem fajne, powiedziałabym, mogłyby już iść do ziemi. Ale tak jak widzicie, mieliśmy 6 sadzonek, nadal mamy 6 sadzonek, po prostu są one odrobinę dłuższe i to tam tak naprawdę o kilka listków.
Kolejne są sadzonki w mchu. Wszystkie się ładnie ukorzeniły, nie mamy żadnych strat i tak naprawdę wszystkie puściły nowe pędy. I mamy teraz 6 sadzonek, które spokojnie możemy gdzieś dosadzić. Już mają nowe pędy, niedługo będą jeszcze dłuższe. Kolejny jest pojemnik wypełniony pumeksem. Równie dobrze możecie go wypełnić perlitem. Korzenie są dosyć grube, ładne, natomiast dosyć krótkie. Nie weszły w głąb perlit, znaczy weszły w głąb pumeksu, ale przy wyciąganiu oczywiście pumeks odpada. I na sam koniec idą sadzonki, które zostały ukorzenione w ziemi. I ten mniejszy fragment. I tutaj również wszystko się ukorzeniło. Korzenie ładne weszły w głąb ziemi. Nie wiem, czy zdołaś tutaj zauważyć, ale nawet je widać gdzieniegdzie na ściankach. Wszystkie się ukorzeniły, wszystkie wpuściły nowe pędy. Jeżeli chodzi o ten większy pojemnik, tutaj było kilka strat, były one 2, może 3. Natomiast większość się ukorzeniła i większość wypuściła nowe pędy, ale jeszcze nie wszystkie. Dlaczego? Dlatego, że stosunkowo szybko musiałam zdjąć pokrywę, dlatego że nowe pędy zaczynały się już od niej wyginać i odrobinę zniekształcać. Dlatego te pędy, które zdały radę już wtedy wykształcić i korzenie, i nowy pęd, spokojnie sobie rosły nadal. Natomiast te, które wykształciły tylko korzenie, zwolniły trochę i za niedługo one wypuszczą ten nowy pęd, tylko zajmie im to odrobinę więcej, dlatego że wilgotność im zdecydowanie po otwarciu spadła. Tak jak widzicie, usuwam tutaj pojedyncze listki, które gdzieś tam się zepsuły bądź odrobinę zgniły. Natomiast z samego eksperymentu, z samego ukorzeniania jestem bardzo zadowolona. To nie jest moje pierwsze ukorzenianie ceropegii i wcześniej też robiłam to metodą motylkową. Co mogę powiedzieć od siebie? Że ja zdecydowanie polecam metodę z ziemią, jeżeli chodzi o metodę motylkową. Dlatego, że tak jak widzicie, ja teraz ściągam ze sfagnum, będę nakładać na ziemię, żeby te korzenie się wrosły w ziemię, ponieważ ona ma bardzo drobne te korzenie, dosyć krótkie i bardzo ciężko ją później przykryć w ziemię, jak się ją przesadza w taki sposób, żeby ona nam po prostu nie przesuszała się, żeby miała tej wystarczająco ziemi, żeby mogła iść w głąb. Dlatego polecam od razu robić ją na ziemi, na podłożu ziemnym, i później po prostu tą warstwę nałożyć na doniczkę, ona sobie spokojnie będzie później rosła w głąb, albo od razu w ogóle w nowej docelowej doniczce ją dać, tam usadowić, spryskać i zakryć na przykład słoikiem. Jeżeli chcielibyście tą metodę motylkową mieć na papierze, to bardzo serdecznie zapraszam Was do bloga W Rośliny. Podlinkuję Wam go w opisie. Tamta metoda jest bardzo fajnie opisana i zobrazowana również zdjęciami, więc wiem, że dużo łatwiej jest wrócić do słowa pisanego, niż ponownie oglądać cały film i coś w nim wyszukiwać. Więc wszystko Wam podlinkuję. Ja tutaj, tak jak mówiłam, przykładam ze sfagnum do ziemi, żeby one się ładnie ukorzeniło, tym bardziej, że ta część za niedługo będzie szła na wymiankę w tym pojemniku, natomiast tamte dwie mniejsze z pumeksu i z ziemi zostają u mnie, będą zagęszczać moją roślinę matkę i tą część z pumeksu również wyrzucę pumeks, dołożę ziemi i również dam ją na ziemię, żeby się z lekka ukorzeniła w ziemi, żebym później nie miała problemu z tym, że mi po prostu wyschnie, bo korzenie nie będę ich w stanie zakryć wystarczającą ilością gleby. Tak się pięknie prezentują nowe pędy w największym pojemniku. Dumnie rosną ku górze, listki są coraz większe i coraz piękniejsze. Również bliższe spojrzenie na to, co się zadziało w wodzie. Widzicie, te korzenie są. Tutaj, jeżeli chodzi o tą metodę, dużo łatwiej jest posadzić ją później do ziemi, dlatego że ten pęd jest dłuższy i tych korzeni mamy na zdecydowanie szerszej części widoczne. I tutaj mamy fragment z ziemią, tak jakoś nieśmiało go Wam pokazałam, z pumeksem również piękne pędziki wychodzą. Fragmentu z sfagnum nie pokazałam, no bo wiadomo, zabrałam już stamtąd pędy i przełożyłam je do ziemi. Co robię na koniec? Jeszcze raz zroszę te fragmenty tutaj, dlatego że one pozostają otwarte, tak jak mówiłam. Te sadzonki zostały już tydzień temu podlane wodą z nawozem, z odrobiną, bo to akurat była woda, którą stosowałam do hydroponiki, więc mi zostało, od razu dolałam. Bo jak wiemy, one do pewnego momentu korzystają z energii, którą mają w liściach, ale jeżeli nie dostarczymy im kolejnej, to albo zahamują wzrost, albo zaczną zabijać starsze, żeby móc wytworzyć nowe pędy. To jest podany pomysł, żeby to zamknąć, żeby tam się dokorzeniło, ale po pewnym chwili zastanowienia stwierdziłam, że za bardzo gniotę te nowe pędy i że zrobię im tym więcej krzywdy. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko.
Dajcie znać, w jaki sposób wy ukorzeniacie swoją CRPG, co myślicie o tym filmie. Przepraszam, że nie mam mnie ani na chwilę widocznej, jakoś tak wyszło w czasie nagrywania, siebie nie nagrałam, a dzisiaj nie mam na to warunków. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Myślę, że w środę o 15 się już zobaczymy. Na pewno w piątek o 17. A i bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że was jest tu już 1000. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Pa!